Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. Kryzys migracyjny i przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie to główne tematy rozpoczynającego się dziś nieformalnego szczytu Rady Europejskiej. Polskę reprezentować będzie premier Beata Szydło. Przywódcy 28 krajów chcą wypracować szereg środków mających powstrzymać napływ migrantów do Europy. W pierwszej kolejności rozmowy będą dotyczyć szlaku śródziemnomorskiego i Libii. Przyjmowaniu migrantów i uchodźców sprzeciwia się polski rząd. Za konieczną uznaje jednak wzmocnienie współpracy Unii Europejskiej z państwami trzecimi, a w szczególności z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów. W trakcie spotkania przedstawiciele 28 krajów przyjmą wspólną deklarację dotyczącą polityki migracyjnej. Zajmą się również przyszłością wspólnoty po Brexicie. Dyskusja w tej sprawie rozpoczęła się po brytyjskim referendum i była kontynuowana na wrześniowym szczycie w Bratysławie. Brytyjski rząd podejmuje śmiałe kroki, których celem jest wypracowanie nowych relacji ze wspólnotą. Propozycje działań w procesie dwuletniego opuszczenia Unii zawiera blisko 80-stronnicowa opublikowana wczoraj Biała Księga. Jak wynika z dokumentu, do głównych celów Zjednoczonego Królestwa należy opuszczenie wspólnego rynku i wynegocjowanie nowego porozumienia o wolnym handlu, bez konieczności zachowania dotychczasowych czterech swobód. W trakcie dzisiejszych rozmów Polskę reprezentować będzie premier Beata Szydło. Przed szczytem szefowa rządu spotka się z liderami państw Grupy Wyszehradzkiej, to jest Czech, Węgier i Słowacji. Jest tymczasowy areszt dla Andrzeja Z., pseudonim Słowik. Sprawa dotyczy udziału w grupie przestępczej. Oprócz niego aresztowanych zostało także 12 innych osób, w tym dwóch członków tzw. grupy pruszkowskiej. Sąd uznał zebrane w sprawie dowody za wskazujące na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych wszystkich zarzuconych im przestępstw. Podejrzanym zarzuca się m.in. wyłudzenia podatku VAT, pobicia, rozboje, a także wymuszenia rozbójnicze oraz czyny związane z udziałem w grupie przestępczej. Zatrzymanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym 8 lat. Decyzja o tymczasowym aresztowaniu jest konieczna, gdyż sąd obawia się, że podejrzani mogliby utrudniać postępowanie karne poprzez ustalenie wspólnych wersji przebiegu wydarzeń bądź wpływanie na wyjaśnienia świadków. Postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie wobec 13 osób nie są prawomocne. Wszystkie osoby podejrzane zostały osadzone w areszcie. Polska Grupa Zbrojeniowa złożyła ofertę na zakup stoczni marynarki wojennej w Gdyni. Celem spółki jest konsolidacja sektora stoczniowego w Polsce tak, by stał się on poważnym graczem nie tylko na mapie Europy, ale i świata. Wartość transakcji może przekroczyć 224 miliony złotych. Osiągnięcie pozycji równorzędnego partnera skutecznie konkurującego na rynku światowym należy do głównych celów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W roku 2016 spółka zawiązała współpracę z koncernem Raytheon, co daje możliwość transferu technologii i udziału polskiego przemysłu w budowie tarczy antyrakietowej. Pierwszym wyzwaniem będzie realizacja programu systemu obrony przeciwlotniczej o kryptonimie Wisła. W roku 2017 rozpoczynamy kooperację międzynarodową, o tym mówił pan minister Macierewicz, to jest program Wisła, w którym osiągnęliśmy satysfakcjonujące dla polskiego przemysłu rozwiązania i gwarantujące nam udział w globalnym systemie dostaw. Rok 2017 ma przynieść również poprawę sytuacji eksportowej spółki. PGZ planuje przygotować szeroką ofertę dla Ukrainy ubiegającej się o członkostwo w NATO. Na pewno Polska Grupa Zbrojeniowa taką ofertę dla Ukrainy przygotuje. Na pewno będzie to oferta, która będzie zakładała partnerskie relacje, takie, które pozwolą na zbudowanie silnej więzi między potencjałami obu krajów. Spółka planuje również dalszą konsolidację polskiego sektora stoczniowego. Wczoraj złożyła ofertę w przetargu na sprzedaż będącej w upadłości likwidacyjnej stoczni marynarki wojennej w Gdyni. Wartość transakcji może przekroczyć 224 miliony złotych. Wierzymy, że ta konsolidacja pozwoli na reaktywację potencjału stoczniowego Polski, który ma przecież wspaniałą historię, i wierzymy, że będziemy jednym z ważniejszych graczy na mapie świata, nie tylko Europy w tym zakresie. Wcześniej Polska Grupa Zbrojeniowa przejęła majątek po byłej stoczni szczecińskiej, gdzie według wstępnych planów mają w przyszłości powstawać okręty podwodne dla wojska. Zapotrzebowanie na okręty określane kryptonimem Orka, Miecznik i Czapla deklarował resort obrony narodowej. Zamówienia będą realizowane w polskich stoczniach, podkreśla prezes Arkadiusz Siwko. One się składają z dwóch części. Jedna część to są okręty podwodne, które Polska jako państwo planuje pozyskać. To będzie miało charakter fundamentalnej zmiany w systemie obrony Polski.
I drugi element to są korwety, które są określone kryptonimem Miecznik i Czapla, które także w latach kolejnych mają być przygotowywane. Wczoraj Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie z Europejską Grupą MBDA. Umowa zakłada obustronną wymianę technologii oraz rozwój kompetencji PGZ-u w dziedzinie szeroko rozumianych najwyższych technik rakietowych. Jak wynika z zapowiedzi prezesa Arkadiusza Siwko, Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa na współpracę ze wszystkimi liczącymi się producentami, którzy mogą stać się dostawcami dla polskiej armii. Wojewoda Małopolski Józef Pil chce zmian w prawie, które pomogą samorządom w walce ze smogiem w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Specjalny list ma trafić na biurko ministra spraw wewnętrznych i administracji w najbliższym czasie. W wielu polskich miastach w ostatnich dniach doszło do przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Smog najbardziej dawał się we znaki mieszkańcom Krakowa, Warszawy, ale też innych mniejszych miast. Wojewoda Małopolski Józef Pilch chce zmian w prawie, które pozwolą samorządom reagować w sytuacji, kiedy wprowadzony jest trzeci, najwyższy stopień zagrożenia w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Chodzi między innymi o możliwość wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów w centrum miasta, zatrzymanie uciążliwych prac budowlanych czy ograniczenie pracy przedsiębiorstw emitujących zanieczyszczenia. Propozycje zmian są obecnie przygotowywane. Jest ten zespół, który to przygotowuje. Będziemy tworzyć zadania, będziemy prosić o... Bo to nie dotyczy tylko Małopolski, to dotyczy wszystkich województw, gdzie ten smog będzie występował, więc będzie to ogólnopolski. Walka ze smogiem. Rząd cały czas pracuje nad systemowymi rozwiązaniami, które mają poprawić jakość powietrza w Polsce. Rząd będzie wspierał z jednej strony wymianę piecy na tak zwane kotły kategorii piątej. To jest ta najwyższa, najlepiej paląca to paliwo. A z drugiej strony będzie wspierał ustanawianie takich kryteriów, czy ustanowi takie kryteria dopuszczania paliwa, które no, można powiedzieć będzie gwarantowało, że jakość tego paliwa będzie w miarę przyzwoita. W najbliższym czasie wprowadzone zostaną specjalne certyfikaty jakości, które będzie musiał posiadać sprowadzany do Polski węgiel. Od przyszłego roku ze sklepów mają też zniknąć najstarsze typy pieców, a pozostać tylko te w klasie piątej. W wymianie pieca albo zamianie źródła ciepła będzie można skorzystać z pomocy Funduszu Ochrony Środowiska. Jest już w zasadzie przekształcony program, który się nazywa Region i tam będzie można finansować wszystkie inwestycje tego typu małe. Dlatego bardzo potrzebna jest dobra współpraca rządu i samorządów w walce ze smogiem. Rząd daje rozwiązania systemowe, a tą kulturę współczucia ze środowiskiem, czyli żeby mniej emitować na bazie lepszych metod spalania, jak również lepszego paliwa, to musi zapewnić sobie samorząd. Jedną z szans na walkę ze smogiem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, m.in. geotermii. Minister Krzysztof Szczerski spotkał się w Waszyngtonie z doradcą prezydenta USA Michaelem Flynnem. Podczas rozmowy polski dyplomata przekazał w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji zaproszenie dla amerykańskiego prezydenta do złożenia wizyty w Polsce. Minister Krzysztof Szczerski po rozmowach w Białym Domu poinformował, że przywódcy Polski i Chorwacji chcieliby, aby wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce odbyła się podczas planowanego w lipcu szczytu Trójmorza. Zaproszenie zostało przyjęte. Teraz trzeba tylko poczekać na odpowiedź. Podczas spotkania ze strony Michaela Flynna padła również deklaracja, że obecność wojsk USA w Polsce będzie stałym elementem stosunków polsko-amerykańskich. Ponadgodzinne zakończone w piątek nad ranem czasu polskiego rozmowy w Białym Domu były najwyższej rangi spotkaniem w oficjalnych kontaktach polsko-amerykańskich od czasu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mimo zawieszenia walk z siłami rządowymi, prorosyjscy separatyści znów uderzyli. Tym razem celem był ośrodek humanitarny. Przedstawiciele ukraińskich władz informują o dwóch ofiarach śmiertelnych. W wyniku ostrzału ucierpiał także punkt, gdzie ludzie mogą się ogrzać i szkoła, w której budynku znaleziono ciało kobiety. Od ran postrzałowych zmarł także kierowca ekipy ratunkowej Państwowej Służby Nadzwyczajnych Sytuacji. Media na Ukrainie informują również, że w następstwie ataku ranny w twarz został brytyjski dziennikarz.
Władimir Putin zaprzecza, jakoby to Rosja zaatakowała ośrodek humanitarny. Prezydent tłumaczy, że to sztuczka ze strony Kijowa, mająca na celu zdobycie poparcia u prezydenta USA Donalda Trumpa. Ukraina potrzebuje dziś pieniędzy, a najlepszym sposobem, aby wycisnąć pieniądze z Unii Europejskiej, od Stanów Zjednoczonych, jak i od międzynarodowych instytucji finansowych, jest przedstawienie siebie jako ofiary agresji. Walki w Awdijiwce trwają od niedzieli, jednak dotychczas toczyły się one w oddaleniu od centrum, w strefie przemysłowej miasta. Władze oskarżyły separatystów o zniszczenie linii elektrycznych, co doprowadziło do odcięcia mieszkańców od dostaw prądu, wody i ogrzewania. Od wtorku w mieście obowiązuje stan wyjątkowy. Stany Zjednoczone na wczorajszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ obciążyły Rosję winą za wybuch walk na Ukrainie. USA ostrzegły, że zniesienie sankcji nałożonych na Kreml jest uzależnione od zwrócenia Krymu Ukrainie. Nowa ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley w swoim wystąpieniu ostro potępiła działania Rosji na Ukrainie. Uważam za niefortunny zbieg okoliczności, że podczas mojego pierwszego pojawienia się tutaj muszę potępić agresywne działania Rosji. To jest niefortunne, ponieważ to się powtarza w zbyt wielu przypadkach przez wiele lat. Ambasador podkreśliła, że Waszyngton chce polepszyć relacje z Moskwą, ale obecna sytuacja temu nie sprzyja. Przedstawicielka Stanów Zjednoczonych wypowiedziała się także w kwestii pojawiających się spekulacji dotyczących zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Krym jest częścią Ukrainy. Nasze sankcje związane z Krymem pozostaną na miejscu, dopóki Rosja nie zwróci kontroli nad Półwyspem na Ukrainie. Tymczasem Rosja twardo broni swojego stanowiska w sprawie zaanektowania Krymu. Mieszkańcy Krymu wyrazili swoją wolę w referendum. 93% populacji głosowało za zjednoczeniem z Rosją. Krym nie został odebrany Ukrainie nielegalnie. Faktem jest, że wyrażona wola została następnie potwierdzona przez różne sondaże, przeprowadzone przez różne instytuty zachodnie. Mówił Witalij Czurkin. Rosyjski ambasador obwinił też Kijów o próby zbrojnego rozwiązania konfliktu i wymuszanie pieniędzy z Zachodu. Wyraził także zdziwienie, że sytuacja w Donbasie zaostrza się za każdym razem, gdy ukraińscy przywódcy odbywają podróże zagraniczne. Syryjska armia poczyniła postępy w północno-wschodniej części prowincji Aleppo. Żołnierze wyparli dżihadystów z tzw. państwa islamskiego z 32 osad. Na terrorystów nacierają też wojska tureckie oraz siły kurdyjskie i syryjskiej opozycji. Najwyższe dowództwo syryjskich sił zbrojnych poinformowało, że po zdobyciu Aleppo wojsko może rozszerzyć operacje przeciwko ekstremistom. Prowadzona jest ofensywa w kierunku miejscowości Al-Bab. Miasto jest bastionem samozwańczego państwa islamskiego i ma znaczenie strategiczne. Obecnie pomiędzy różnymi frakcjami trwa wyścig o jego opanowanie. Siły prezydenta Bashara el-Assada prowadzą już w jego kierunku ofensywę. Naciera na nie także syryjska opozycja wspierana przez Turcję. W rejonie miasta operują także syryjskie siły demokratyczne pod wodzą kurdyjskich milicji. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Iwona Kowalska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i zachodzie pochmurno, w pozostałej części kraju przejaśnienia. Opady deszczu na zachodzie i Podkarpaciu, opady śniegu na Podlasiu. Miejscami w regionach środkowych może pojawić się deszcz ze śniegiem. Na termometrach temperatura bliska zera w Białymstoku, 3 stopnie w Rzeszowie i w Zielonej Górze, a cieplej we Wrocławiu 4. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie nadal będzie spadać i wyniesie około 1012 hektopaskali. A teraz zapraszam Państwa na wędrówkę po poszczególnych regionach naszego kraju.